wtorek, 12 grudnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Mamy nowego premiera. Na czele rządu stanął Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej. W składzie Rady Ministrów znaleźli się również politycy z naszego regionu, którzy mają ambitne plany co do rozwoju Śląska. Dziś premier wygłosił swoje exposé. Fatima Orlińska. Donald Tusk nowym premierem. Został wybrany głosami 248 posłów, przeciw jego kandydaturze opowiedziało się 201. Po blisko dwóch miesiącach od ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów poznaliśmy też nazwiska ministrów. Premier w exposé przez ponad dwie godziny mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed nowym rządem. Każdy jest wart szacunku i respektu. Każdy jest wart swoich praw. To, co naprawdę buduje wspólnotę, to są rządy prawa. To jest konstytucja, to są zasady demokracji, to jest bezpieczna granica i bezpieczne terytorium. To są te sprawy, o które nie powinniśmy się w żadnym wypadku kłócić i spierać. One są czymś, co musimy respektować bez wyjątku, po to, żeby móc się różnić w innych sprawach, żeby móc się różnić bezpiecznie, z szacunkiem. Koalicja 15 października ma już gotowe projekty i plan działania, aby natychmiast wprowadzić takie te z postulatów, jak na przykład kasowy PIT, czyli przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury, a nie samej faktury. Czekali na to przez lata. To tylko jedna z wielu deklaracji złożonych jeszcze w czasie kampanii i podkreślonych w exposé dzisiaj już przez premiera Tuska. Mówił on również o konieczności podniesienia pensji nauczycielom, podwyżkach w budżetówce i wsparciu socjalnym polskich rodzin. Jedynym z najważniejszych elementów programowych nowo tworzącego się rządu jest przeprowadzenie Polski przez transformację energetyczną, zapewniając bezpieczeństwo. Śląsk w tym kontekście może być silnym graczem. Przede wszystkim trzeba rozpocząć od porządnego audytu. To jest sprawa pierwsza. Wiemy doskonale, że pewne decyzje polityczne, które były podejmowane niekoniecznie dla naszego regionu, muszą być dobre. Transformacja energetyczna jest ogromnym wyzwaniem, zarówno społecznym, jak i infrastrukturalnym. Natomiast wcale nie jestem przekonana, że politycy w Warszawie wiedzą dużo lepiej niż my tutaj na miejscu, jak to zrobić. Potrzebujemy tylko do tego narzędzi, no i oczywiście pieniędzy publicznych, które w regionie sami wypracowujemy. I z myślą o transformacji energetycznej i zielonej energii, zgodnie z obietnicami wyborczymi Donalda Tuska, w Katowicach ma powstać Ministerstwo Przemysłu. To właśnie nasz region ma według założeń stać się przemysłowym sercem Europy. Ministerstwo ma m.in. koordynować sprawne wykorzystanie funduszy sprawiedliwej transformacji. Kandydaci na ministrów już będą ministrami od jutra, prowadzą do konsultacji i rozmowy na ten temat. Pan premier w czasie swojego exposé dzisiaj powiedział, że oni tego miesiąca nie zmarnowali. Siedzieli przy stole i mają konkretne rozwiązania. Dla województwa śląskiego no, obiecaliśmy w tych wyborach Ministerstwo Przemysłu w Katowicach i ono się stanie faktem. Tam będzie pani minister Czarnecka, pani profesor, która zna się na rzeczy, jest osobą stąd, będzie koordynowała pracę tego ministerstwa. Więcej szczegółów oczywiście poznamy w najbliższych dniach. Przypomnijmy, w marcu tego roku, nim jeszcze oficjalnie ruszyła kampania wyborcza, Donald Tusk, jeżdżąc po Śląsku, mówił o narzędziach, które region powinien otrzymać, by transformację przeprowadzić efektywnie. Zapowiadał, że na transformację energetyczną ze środków unijnych do Polski może trafić co najmniej 80 miliardów euro. I one powinny trafić na Śląsk, bo jeśli mówimy o nowej polityce przemysłowej, i o tym, że będziemy budowali nową energetykę, no to powinno to być dokładnie tutaj. Więc nieruchomości są, tylko trzeba je uwolnić. Pieniądze są, tylko trzeba je uwolnić. I do tego nie będzie trzeba żadnych mądrych ministrów w Warszawie, bo tutaj sobie z tym poradzicie, jeśli dostaniecie wszystkie narzędzia do ręki. I nikt wam z Warszawy nie będzie mówił, co macie z tym robić. Ile wyniknie z obietnic rządowych i jak decyzje nowego składu Rady Ministrów wpłyną na rozwój województwa śląskiego w ogóle, pokaże zapewne czas. Dziś wiadomo, że w rządzie Donalda Tuska znalazło się trzech polityków z regionu. Marzena Czarnecka, Izabela Leszczyna i Borys Budka. Zaledwie kilka dni przed wyborami premier Mateusz Morawiecki odwiedził Chorzów. Na stadionie przy ulicy Cichej głośno mówił o wsparciu finansowym dla legendarnej drużyny. Właśnie mijają dwa miesiące, a o funduszach na budowę nowego obiektu niebieskich wciąż nic nie wiadomo. Władze miasta nie ukrywają rozgoryczenia. Magda Sincewicz. Tutaj dzisiaj przyjeżdżam z wypełnieniem obietnicy.
w imieniu kibiców. Przyjechał do mnie paręnaście miesięcy temu wasz przedstawiciel, pan Szymon, był u mnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rozmawialiśmy o potrzebach kibiców. I Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Mamy dzisiaj podjętą decyzję o przekazaniu praktycznie wkrótce ponad 100 milionów złotych na budowę tego pięknego, nowego stadionu, tak żeby wszyscy kibice, wszyscy mieszkańcy Chorzowa, którzy kibicują ruchowi, mogli to swoje ino ruch powiedzieć. Trochę się czujemy oszukani tutaj, bo jak wiemy, wniosek został złożony prawidłowo w czerwcu. Była pozytywna informacja, że wniosek został pozytywnie oceniony. Potem potwierdzona druga informacja w październiku. Z której wynikało, że wszystko jest na dobrej drodze, że do końca października, bo tak był przedłużony termin do zgłoszenia tego konkursu, powinniśmy dostać informację. No niestety po wyborach, że tak powiem, wszystko za telefony zamilkły. Na nasze maile, któreśmy wysyłali zapytania i również telefony, nie było odpowiedzi. No dzisiaj jak gdyby ten rząd, pan minister Bortniczyk już nie jest ministrem sportu i w związku z tym już nie ma z kim rozmawiać, bo jeżeli dzwonimy, to no, panie minister kompletnie nie może nam odpowiedzieć na pytanie, co z tymi środkami i kiedy one będą rozstrzygnięte. Wraz z początkiem władzy koalicji nastąpi rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy krok w tej sprawie podejmuje Stowarzyszenie Nowa Generacja, które rozpoczyna ogólnopolską akcję Rachunek dla Wojewody. Stowarzyszenie zarzuca, że wydatki dotyczące Wojewody Śląskiego i samego Urzędu Wojewódzkiego wzrosły w stosunku do wydatków za rządów PO i PSL. Karolina Komada. Członkowie Stowarzyszenia Nowa Generacja wystawiają wojewodzie rachunek za 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem koszty utrzymania Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego były o wiele wyższe niż te za czasów koalicji PO-PSL. Dzisiaj przede wszystkim tutaj się spotykamy po to, żeby pokazać opinii publicznej to, czego nie wszyscy mają świadomość, czyli ten skok na kasę, którą tutaj zafundowali nasi wojewodowie z Prawa i Sprawiedliwości w całym kraju. Mówimy o różnicy ponad 500 milionów złotych, pół miliarda złotych więcej zostało wydane przez te ostatnie 8 lat. Na co dokładnie, to możemy się tylko domyśleć. Młodzi działacze stowarzyszenia wspierającego Platformę Obywatelską przyznają, że środki powinny być przeznaczone na np. budowę dróg, program wykrywania chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca czy leczenie niepłodności. Finansowanie ze środków publicznych, metody zapładniania metodą in vitro, leczenia niepłodności, która dotyka bardzo wiele osób także w naszym kraju, ale i w Europie, to znaki czasu pewnych postępu cywilizacji, trzeba na to zwrócić uwagę, ale tu mówimy tylko o finansowaniu i taką kwotę 500 milionów złotych w naszej pierwszej ustawie, której miałam być zaszczyt sprawozdawcą, przeznaczamy na to leczenie. Akcja Rachunek dla Wojewody odbywa się w całej Polsce. Urząd Wojewódzki w Katowicach nie odniósł się do sprawy. Kapcie, dres, słodycze, kosmetyki, ale też karma dla kota czy koszyczek, w którym mógłby spać. Było też coś o wiele bardziej wzruszającego. Nie chcę prezentu, chcę, żeby syn mnie odwiedził. To tylko niektóre z listów, które wysłali sosnowieccy seniorzy do świętego Mikołaja. Ten dziś odwiedził ich w Domu Pomocy Społecznej. Magda Sincewicz. Pani Bronisława miała tylko jedno marzenie. Oddałaby wszystko, by móc ponownie spotkać się z bliskimi. Święty Mikołaj musiał wnikliwie wczytać się w jej list, bo chwilę później to, co wydawało się niemożliwe, ziściło się. Syn po prostu się pogniewał, nie odzywał się. I po świętach się odezwał i syn, i wnuk przychodzą do mnie, obydwaj i tego, no jest super. A tylko to miałam życzenie, żeby się odezwali do mnie. Odezwało się też znacznie więcej ludzi dobrej woli. To dzięki nim piękne prezenty trafiły w ręce samotnych. Kolejny rok widzę, jak seniorzy reagują na te prezenty. Te prezenty są niesamowicie ogromne i też często są dużo większe niż seniorzy oczekiwali. A ich oczekiwania nie są wygórowane. Potrzeby są przeróżne, bo i marzenia są przeróżne. Na to wszystko tutaj mieszkańcy czekali i to jest właściwie dzisiaj takie ostateczne wydarzenie rozdania tych paczek. Najważniejsze tego dnia to co się tutaj dzieje, czyli emocje bardzo duże. Myślę, że wiele radości po prostu sprawiło im to, że tutaj te paczki są dzisiaj. Ale to przecież nie o prezenty najbardziej chodzi.
Nie mam takich życzeń od Mikołaja, tylko zdrowie, żeby było, powiedzmy. No i ta miła atmosfera, jaka tutaj jest. Lewanna czysta, lewanna czysta, porodziła syna. Radość, radość, jak widzę, uśmiech na twarzy i szczęście. Bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby wszyscy byli szczęśliwi i radośni. Dla ciebie. To już kolejny rok, kiedy mieszkańcy województwa śląskiego mogą zgromadzić się przed Stadionem Śląskim i wspólnie świętować rozpoczęcie nowego roku. To największa z imprez organizowanych w regionie, w tym kończącym się już 2023. Po ubiegłorocznej zabawie ponad 40 tysięcy ludzi ponownie na Stadionie Śląskim zawita sylwestrowa moc przebojów. Karolina Komada. Sylwestrowa moc przebojów już po raz ósmy wraca na Śląsk i po raz kolejny wraca na pola marsowe w Chorzowie. Impreza rozpocznie się o 20. Sylwester na Śląskim z Polsatem to tak jak Kevin Sam z domu, też również na antenie telewizji Polsat, a więc taka świecka, świąteczna, świąteczno-noworoczna tradycja, co jest, myślę, dobrze przyjmowane w regionie i tutaj akurat zawsze ten Sylwester udawał się, frekwencja była duża, nawet w trudnych czasach covidowych. Udawało się tą imprezę organizować. Razem z mieszkańcami województwa śląskiego nowy rok przywitają znani artyści, m.in. Kaja, Phil, Doda, Dawid Kwiatkowski, Smolasty, Lady Punk czy Enej. Nie zabraknie też zagranicznej gwiazdy wieczoru. Naszą gwiazdą zagraniczną będzie Mateo Bocelli, syn Andrei. Andrea ma trójkę dzieci. Mateo śpiewa, świetnie śpiewa. Jest jednym z najchętniej zapraszanych artystów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Będzie śpiewał z nami. Dla niego piosenki pisze chociażby Ed Sheeran, czy jego brat Matthew Sheeran, i zaśpiewał u nas o północy. To nie jest jego pierwsza wizyta w Polsce. Świetnie śpiewa, piękny wokal. Wszystkie występy odbędą się na największej dotychczas wybudowanej scenie przy Stadionie Śląskim. To już piąty raz, kiedy znany z wydarzeń sportowych obiekt zamieni się w scenę muzyczną. Zeszły rok obfitował w wydarzenia muzyczne na stadionie. Mieliśmy kilka wyśmienitych koncertów, które zgromadziły łącznie ponad 500 000 osób na obiekcie. Kończymy spektakularnym wydarzeniem, Sylwestrem z telewizją Polsat. W zeszłym roku bawiło się z nami 40 tysięcy osób. Oglądało w telewizji 4 miliony ponad. Także nic, tylko trzeba zaprosić na dobrą zabawę. Na razie przygotowania trwają. Między innymi jest budowany nowy 6,5-metrowy zegar kluczowy przy odliczaniu ostatnich sekund do rozpoczęcia 2024 roku. Taki był wtorek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.